oboje. Z tyłu, jak pamiętam, beczki, zamontowane na czas boju, ale ile zbiorników paliwa mieści się w kaczorze? Z dodatkowymi zbiornikami paliwa, to są takie zbiornikowe beczki przyczepiane do paliwa z tyłu, to jest łączna pojemność około 1100 litrów ropy. Główne zbiorniki znajdują się wewnątrz czołgu, bo to co widzicie Państwo na zewnątrz, to jeden zbiornik od ropy i to po prawej stronie będzie zbiornik na ołem. Nie były wyposażone w stabilizację armaty, więc strzelało się z tak zwanego krótkiego przystanku. Ewentualnie może jakiś wyposażenie to znaczy, bo strzał w ruchu można było oddać, no, ale to był strzał zupełnie nieskuteczny, bo oczywiście mechanizmy elewacji armaty.